Cześć, jesteście na moim kanale, witam was w kolejnym filmiku. Tym razem jest to filmik, w którym będę odtwarzać zdjęcia różnych osób. Na samym początku będę odtwarzać zdjęcie Lexi i jest to te zdjęcie. I musiałam użyć różowych cieni, dlatego mam właśnie takie oczy. I użyłam tego oto cienia, on jest Essence. I to jest jedyny różowy, najciemniejszy jaki tylko mam. Chciałam użyć dużo rozświetlacza i różu, dlatego na moim policzku jest bardzo tego dużo, bo Lexia to zdjęciu też tak ma. I do zrobienia tego zdjęcia użyję mojej kurtki, bo mam bardzo podobne futro. Mam jeszcze sobie kurtkę i teraz musiałam zobaczyć, jak Lexi zapozowała. I w ogóle ja nie mam zasłon, dlatego będę musiała to zrobić na białej ścianie. Dobra, ja zabieram się za robienie tego zdjęcia. Mam już zrobione zdjęcie, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę jest podobne. Wydaje mi się, że nawet troszeczkę mi wyszło. Kolejnym zdjęciem, jakiego otworzę, będzie to zdjęcie Yuki Żugaj. I tak ono wygląda. I wygląda, jakby Yuka nie miała pomalowanych oczu, więc będę musiała zmyć te, co mam od Lexi. I wygląda, jakby nie miała za bardzo różu, więc też będę musiała go troszeczkę chyba zmyć. Usta wydaje mi się całkiem nawet podobne. No paznokci takich kolorowych to akurat ja nie mam, bo ja mam białe i swetra też nie mam całego białego, ale użyję ten biało-brązowy. No i tak jak mówiłam, użyję właśnie tego swetra, bo innego białego nie mam. Przebrałam się już w sweter i teraz będę zabierać się za robienie tego drugiego zdjęcia, więc Julka ma ręce tak złożone, włosy ma tak na boku, więc będę musiała to tak jakoś zrobić. Teraz zdjęcie Poliny Błędowskiej, tak wygląda to zdjęcie i ona tutaj na tym zdjęciu ma brązową bluzę. Też mam właśnie brązową, proste włosy i tutaj odbija się jej słońce. Ja, no u mnie też pada, nie mam słońca, więc będę musiała jakoś wykombinować, żeby ten cień jednak był. I ona ma tutaj powieki brązowe z drobinkami złotymi. Kreski, nie wiem czy mi wyjdą te kreski, ale spróbuję. I usta, ja nie mam takiego odcienia, więc pomaluję się tą szminką, tą samą co na poprzednich zdjęciach. Jestem w trakcie malowania się na to zdjęcie i widzę, że ta Paulina ma nie za dużo bronzera, ale ma za to dużo rozświetlacza. Ma tutaj na policzkach, na nosie się błyszczy i nawet na ustach, zobaczcie. Do pomalowania powiek użyję tego brązowego cienia i tego złotego. Na tym zdjęciu mam zrobione kreski, no i ja właśnie spróbowałam, tak to wyszło. No nie wygląda to za dobrze, ale już ważne, że jakiekolwiek są i może nie są jakieś idealne, ale chociaż będą. I robię teraz drugie oko, tutaj mam eyeliner, no i będę próbować zrobić drugie oko bardziej podobnie. Albo może i tak wyjdzie mi jedno takie, drugie takie, ale chociaż widzi się to, że będą. O, zobaczcie, te oko mi lepiej wyszło, czyli liczy się wprawa i oko będzie zrobione. Ja już ubrałam bluzę i plan na zdjęcie to jest taki, żeby zrobić tutaj ciemno w pokoju i żeby ten ring tutaj, który mam, o to odkręcić i tak trzymać, żeby zrobić cień. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale spróbuję. Najpierw zrobię ciemność w pokoju. Nie wiem, jak GoPro działa w ciemności, więc możliwe, że będzie mnie troszeczkę słabiej widać. No jak ja sobie widzę w tym mam podglądziku, to widać mnie. Okaże się, jak już to przejdę na komputer.
ale teraz ustawiam to, więc tak, muszę to odkręcić. Nie wiem, czy ten pomysł mi w ogóle wyjdzie, ale przynajmniej warto spróbować. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, a jak wyjdzie, to może wyjdzie jakoś dobrze. Dobra, więc tak, ja to odpalam tego ringa, ustawiam na takie żółte światło, coś takiego. No i teraz jakoś, żeby cień był. Mam nadzieję, że to wyjdzie, tylko zobaczę jeszcze, jak on tutaj pozuje. No to tak, ma zamknięte oczy i włosy trzyma jakoś tak. I tak ma na boku, tutaj ma tak troszeczkę tych włosów. No dobra. A właśnie ja szminką się nie pomalowałam. Dobra, ja idę szybko jeszcze szminką się pomalować. Mam już pomalowane usta i tego ringa musiałam postawić tutaj. Czyli muszę tak trzymać włosy tutaj z tej strony troszeczkę do tyłu. Tak. Oczy zamknąć. Nie wychodzi mi to zdjęcie całkowicie. Chcecie się poświęcić, pokazałam jedno zdjęcie. Zobaczcie, jak ja to wygląda. Nie wiem, jak to zrobić, to zdjęcie. No i takie miałam pomysł. Myślałam, że tu będzie taki cień, ale jednak go nie ma. Może jakbym trzymała, to by był. No też tak niezbyt. Może zmniejszę troszeczkę to światło. Może wtedy będzie nie działało. Do tego zdjęcia użyłam golfu, mam taki zielony i będę robić zdjęcie Pauliny Błędowskiej. Jest to drugie zdjęcie, które będę odtwarzać. Ona ma tutaj sweter golf taki beżowy. Ja takiego nie mam, mam tylko zielony, więc będzie zielony. I ona jeszcze tutaj ma na zdjęciu plecak. Ja użyję mojego z Tommy'ego. Ona ma tutaj taki malutki, ale ja takiego nie mam. Ma buty takie pudrowe, różowe, ale ja takich butów nie mam. Skarpetek też takich w sumie nie mam, więc będą już takie, jakie mam. I jeszcze będę musiała tylko zmienić na spodnie, bo ona ma tutaj z dziurami, a ja mam takie szare bez dziur. I zabieram się za robienie tego zdjęcia. Spodnie z dziurami są. Jestem w trakcie robienia tego zdjęcia i powiem wam, że no, trudne jest to zdjęcie. Trochę się już zmęczyłam robiąc te wszystkie zdjęcia, już to jest tak gorąco przez te wszystkie światła. Normalnie roztapiam się. Cztery, tak ono wygląda. Nałożyłam taką czarną bluzkę. Ona ma tutaj bez rękawów, no ale takiej nie mam. Mam tutaj też łańcuszek. Dwa kolczyki na lewym uchu też mam, do tego trzeciego to akurat nie wiem, jak sobie dorobić w tym momencie. No i próbowałam zrobić kreski, no ale nie wyszły mi. No ja nie umiem robić takich kresek jak te dziewczyny. Akurat kreski to mi tak średnio wychodzą. No ale i będę robić te zdjęcia na łóżku, na kocyku. To wygląda, jakby ona mi robiła to też w łóżku, na kołdrze albo kocyku. No, ale ja to zrobię na moim różowo-szarym kocyku. Szóste zdjęcie, które zrobię, będzie to zdjęcie, na co już się przebrałam do tego zdjęcia. Nałożyłam taki top. Spodnie mam te, ona ma na zdjęciu fioletowe, ale nawet takich nie mam, już zostanę w tych. Fryzurę zrobiłam taką, ona co prawda miała zrobioną przez fryzjera. No ja to zrobiłam sama, mam nadzieję, że i tak jest całkiem podobna. Więc ja teraz ostatnim zdjęciem, którego będę robić, będzie to zdjęcie Versop. I jest to te zdjęcie, takie zwykłe na żółtym tle. No ja nie mam jak zrobić żółtego tła. Ma czarną koszulkę, włosy tak troszeczkę polowane, ja tak troszeczkę mam po poprzednim zdjęciu, więc już takie będzie. Nałożyłam też kółka, bo ona ma tutaj. Miałam bardzo podobne takie, co ona ma, ale no już ich nie mam, więc będą już takie. I nałożę jeszcze pierścionki, bo ona ma
na tych dwóch palcach i na kciuku. No ja tutaj mam takie akurat pierścionki i je założę. Czas na podsumowanie tych wszystkich zdjęć. Udało mi się zrobić 7. Nie wszystkie były proste, tak jak mi się mogły wydawać. I pierwsze zdjęcie, które zrobiłam, było to zdjęcie lekcji. Uważam, że całkiem podobne wyszło. Wyszło mi to najlepsze zdjęcie, jakie jest. W ogóle wstawię je na Insta i jeżeli ktokolwiek z Was będzie z tego filmiku widział to zdjęcie, to koniecznie dajcie w komentarzu emotkę aparatu. Zasłony były, to byłoby jeszcze bardziej podobne i cyrkonii brakuje. Zdjęcie Julki. No sami ocencie, nie wyszło mi tutaj tak za dobrze. Myślałam, że to będzie jedno z najłatwiejszych zdjęć, ale nie było. Jak widzicie, nawet sobie tutaj na paznokciach dorysowałam kropki niebieskie. Kolejne zdjęcie to jest zdjęcie Pauliny Błędowskiej. No niestety u mnie nie było słońca, więc nie miałam jak tego całkowicie zrobić. Mój pomysł na to zdjęcie nie wyszedł i wygląda na to zdjęcie bardzo śmiesznie i tak jakbym miała zaraz pójść spać. Drugie zdjęcie Pauliny jest to z plecakiem, z golfem i wydaje mi się, że to zdjęcie jest nawet całkiem podobne. Co prawda ja tutaj na tym zdjęciu mam taką bardziej poważną minę, a ona uśmiechniętą, ale i tak wydaje mi się, że to zdjęcie nawet mi wyszło. Zdjęcie Natsu. No, to otwierane buzie, no to tak niezbyt mi to pasuje. Zdjęcie Julii Kostery. No, podoba mi się to zdjęcie, ale nie jest całkowicie podobne do tego, co zrobiła Julka. No i tyle. No i ostatnie zdjęcie, czyli zdjęcie Verso. Wstawiłam nawet siebie, wycięłam siebie, wstawiłam żółte tło, więc bardziej to jest podobne. Ale no i tak, no ta otwarta buzia. No ona jednak ma takie grubsze włosy, przez to, że ona ma doczepiane. Ja już bym chciała się pożegnać z Wami w tym filmiku. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Troszeczkę roboty przy nim było. Zostawcie dużo łapy w górę, żebym wiedziała, że Wam się podoba. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnym filmiku.